Witajcie! Dzisiaj chcę Wam pokazać kurkę jako ozdobę na stół wielkanocny, ewentualnie do koszyczka, jeżeli zrobimy ją z cieńszych nici, z cieńszych kordonków. Wtedy po prostu wyjdzie mniejsza i będzie piękną ozdobą. Wzór jest dosyć znany, modyfikowany wielokrotnie. Nie do końca wiadomo, kto go pierwszy wymyślił. Przy okazji, kiedy robię ozdoby wielkanocne, to też Wam pokażę taką stojącą kurkę. Do zrobienia tej kurki potrzebujemy kordonka. Ja tu użyłam białego. Jest to kordonek nowosolski, poliestrowy, 6-szósteczka, 6, bielony. Jest dosyć gruby, więc ta kurka jest dosyć taka wyraźna, wyrazista, mięsista taka, ale, tak jak mówiłam, można zrobić się z cieniutkich kordonków. Wtedy kurka będzie mniejsza. Czyli biały kordonek jako podstawa, ale też widziałam różne modyfikacje. Niektórzy robili takie kurki. Żółte też polecam. Tu jest akurat z nowosolskich żółty też do cieniowania, czyli do pewnych okrążeń można użyć innego kordonka na przykład zielonego tutaj jest akurat miętowy nie, to jest pistacja akurat i też bardzo ładnie będzie wyglądał do dzióbka i do grzebienia no to koniecznie ostra czerwień Czyli tutaj użyłam czerwonego, również nowosolskiego. Te koronki mi się sprawdzą. Ja ostatnie okrążenie, czyli ten grzebień ogona, zrobię albo żółty, albo pistacjowy. Nie wiem, co tam mi będzie w duszy grało na sam koniec. Do tego do kordonków dobrałam 1,75 mm takie szydełko czyli cieńsze niż zalecane oczka oczka moi drodzy to są oczka bezpieczne ja tutaj właśnie takich oczek użyłam nie obcinałam w środku nic więc zobaczcie te Oczka są wypukłe, ale wcale nie trzeba takich oczek bezpiecznych używać. Z powodzeniem można użyć zwykłych koralików, które po prostu sobie wszyjecie, tak? Yy, przyda się oczywiście jeszcze yy, nożyczki, no i igła do wykańczania. żeby już dopełnić wszystkich informacji o tej naszej kurce. Trudno ją tutaj na wizji zmierzyć, ale żebyście widzieli mniej więcej. Moja kurka ma około 10 cm wysokości. Czyli wysokość 10 cm. Tutaj na szerokość razem z tym pióropuszem z tyłu to jest około 13 cm. Ten ogonek jest odrobinką wyższy, więc tu jeszcze musimy doliczyć jakieś 2-3 centymetry. Usztywniałam ją yy, używając tutaj do środka nie żadnych baloników, tylko yy, ci, którzy mają dzieci, również jajka niespodzianki pojawiają się w domu. I takie wielkie yy, jajo tu akurat nam się ładnie Zmieściło, tak? Żeby uformować ten ogon, na jednym z tych zdjęć pokazałam, jak ja to formuję. Są to zwykłe patyczki do szaszłyków, tak? Wbijam to wtedy w styropian i one mi pięknie formują mój ogon. No to zaczynamy od głowy pierwsze okrążenie. Robię sobie pętelkę początkową, zawijam na palec i wyciągam. Wkładam szydełko, delikatnie zaciągam i teraz robię pięć oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Łączę oczkiem ścisłym. I to mamy kółeczko. I teraz w tym kółeczku robimy 10 y, słupków. Pierwszy słupek to są trzy oczka łańcuszka, taki oszukany słupek. Drugi słupek, tu w środek tego naszego kółeczka się wbija. Jeszcze raz. Tak, już mam dwa. Tę niteczkę przytrzymuję, żeby od razu była wrobiona.

tak dalej. Oczko ścisłe w trzecim oczku łańcuszka. Tu delikatnie sobie jeszcze tą niteczką tutaj zaciągnęłam, jej jeszcze nie ścinam, żebym wiedziała, gdzie jest prawa, a gdzie lewa strona. Zaczynamy drugie okrążenie. To teraz musimy sobie przejść między słupkami. Czyli tu mamy jeden słupek, to drugi. Wbijam się pomiędzy słupkami, przeciągam nitkę i robię oczko ścisłe. Tak, i jestem tu między słupeczkami. Teraz podwójnie nawinięty słupek. Zamiast niego robię oczywiście cztery oczka łańcuszka. Dwa, trzy i cztery, i pomiędzy tymi słupkami jeszcze dwa podwójnie nawinięte słupki. Raz, dwa i łączę, i jeszcze jeden podwójnie nawinięty słupek. Raz, dwa. I łączę, tak? Czyli mam trzy podwójnie nawinięte słupki, które wychodzą z pomiędzy tu słupków. Teraz, następnie podwójnie nawinięty słupek pomiędzy następnymi słupkami, tak? Tutaj znowu trzy takie podwójne słupki. Raz, znowu pomiędzy słupkami. Dwa i trzy. Tak? W ten sposób robimy całe okrążenie. Jeszcze raz pokażę. Podwójnie nawinięty słupek tu, pomiędzy słupkami, i robię trzy takie podwójne słupki. Raz. 2 i 3. Czyli wyjdzie nam, że tych podwójnie nawiniętych słupków tutaj będziemy mieli 30. Oczywiście, jak dojedziecie tutaj do końca, wrócę i pokażę, co dalej. Czyli robicie po 3 podwójnie nawinięte słupki. Pomiędzy każdymi słupkami. Kończę to drugie okrążenie tej naszej głowy, jest to pierwsza część. I teraz raz, dwa, trzy i czwarte oczko łańcuszka, dwie nitki. Po dwie nitki się wbijam i przeciągam przez wszystkie pętelki. Czyli łączę. Łączę oczkiem ścisłym. Teraz muszę zakończyć. Czyli przeciągam sobie y, niteczkę, obcinam. Tak. Tę niteczkę obciętą przeciągam przez pętelkę i bardzo mocno tu zaciskam. Najpierw jedną pętelkę i potem drugą bardzo mocno. I teraz waszym zadaniem jest zrobić jeszcze jedno takie koło, czyli jeszcze raz robimy pierwsze okrążenie i jeszcze raz drugie okrążenie, ale nie obcinajcie nitki. Wrócę do was, jak będzie trzeba tutaj połączyć. No wtedy od razu będziemy łączyć wokół głowę i mamy tutaj pierwsze kółeczko naszej głowy, a ja już tutaj kończę drugie i łączę oczkiem ścisłym w czwarte oczko łańcuszka, raz, dwa, trzy i cztery łączę oczkiem ścisłym. Nie chce mi tu przejść, ale przejdzie. Dobrze. No i teraz nie kończę tego drugiego kółeczka, tylko muszę je sobie złożyć razem. Tak. Składam je sobie razem i teraz muszę 22 podwójne słupki połączyć oczkami ścisłymi, a 8 zostanie niepołączonych. Czyli teraz mogę sobie odwrócić tak, żeby wyciągnąć tu tę moją pętelkę. tak ten sposób i tu już mamy pierwsze połączone pierwsze połączone słupki teraz wbijam się pod następne dwie niteczki z jednej warstwy i szukam tu dwóch następnych niteczek czyli tu tak w ten sposób no może mi tu wyszło chyba dobrze i przeciągam Czyli mam już dwie pary połączone. I znowu dwie niteczki i tutaj dwie niteczki. I przeciągam. Już mam trzy. Tak. Znowu dwie niteczki i dwie niteczki. Już mam cztery. Dwie niteczki i dwie niteczki od tamtej warstwy. Już mam pięć. Tak? Dalej. Dwie niteczki, dwie niteczki i już mam. Tu powinna mieć sześć. I jedziemy dalej. Dwie nitki, dosyć żmudna praca, to będzie siedem. Następny. Osiem. Następny. Dziewięć. Dziesięć. Jedenaście, połowa za nami, dwanaście? Trzynaście. No, gdzieś mi tu zahaczyło jeszcze raz. Jest dosyć grubo czternaście piętnaście. siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, Dwadzieścia! 20 jeden! Nie chcę przejść. Dwadzieścia jeszcze raz weźmiemy, bo nie idzie tak luźniutko, jak powinno. Jeszcze raz 21 i ostatni 22. Czyli łączenie głowy powiedzmy, że to było mm, trzecie okrążenie. Tak, łączenie głowy to trzecie okrążenie. No i teraz tu mamy połączoną główkę elegancko, tak. I tu zostaje nam taka dziurka. Yy, tutaj powinno być 8 słupków, podwójnych słupków. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zgadza się. I z drugiej tak samo. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No i tutaj jest ósmy. Wszystko się zgadza. To zaczniemy już budować za momencik. Szyję naszej kurki. Połączyliśmy już głowę i bierzemy się już za tułów. Przechodzimy sobie nad następny podwójny słupek. Robię sobie oczko ścisłe i teraz zamiast pierwszego słupka no, robię trzy oczka łańcuszka. Potem jedno oczko łańcuszka jako odstęp. Słupek nad następnym podwójnym słupkiem. Oczko łańcuszka. I na jednym tutaj, jednej części głowy powinno mi wyjść takich osiem słupków. Nad następnym robię następny. Oczko łańcuszka jako odstęp. Znowu słupek nad słupkiem. Oczko łańcuszka. Już mam cztery. I dalej. Słupek nad następnym słupkiem. Oczko łańcuszka. Nad następnym następny słupek. Oczko łańcuszka. Słupek nad następnym. Tak, już mam 2, 4, 6, 7. Oczko łańcuszka. I tu mam ostatni słupek wolny. Tu jest ósmy. Warto liczyć, ponieważ tu widzimy niby wydaje się, że tu jest też oczko, ale to oczko już jest tutaj po połączeniu. Ono się takie troszeczkę większe zrobiło, więc osiem słupków mamy, odwracam i teraz następna część głowy. Patrzymy, który to słupek można sobie przeliczyć. Jak zwykle po dwie nitki się wbijamy. Czyli pierwszy słupek na drugiej części i znowu oczko łańcuszka. Następny, drugi słupek. Oczko łańcuszka. Trzeci. Oczko łańcuszka. Czwarty. Oczko łańcuszka. Piąty oczko łańcuszka, szósty oczko łańcuszka, siódmy oczko łańcuszka, no i ósmy. Oczko łańcuszka i teraz na tym pierwszym, gdzie robiłam oczka łańcuszka, trzecie oczko i tu łączymy oczkiem ścisłym. I takie jest czwarte okrążenie. Oczywiście te niteczki można już pościnać, te dwie ze środka. A tę ładnie sobie wrobić. Ja zaraz poza kamerą tutaj wplotę sobie tę niteczkę, żeby ona już mi nie przeszkadzała. I zaczynamy piąte okrążenie już naszego tułowia tej kurki podłóg oczko ścisłe. I teraz wychodzę czterema oczkami łańcuszka zamiast pierwszego podwójnego słupka. I podwójnie nawinięty słupek pod ten sam łuk. Teraz tak. Dwa oczka łańcuszka. I znowu dwa podwójnie nawinięte słupki pod następny łuk. Raz. I jeszcze jeden podwójnie nawinięty. Dwa. Tak. I znowu dwa oczka łańcuszka. I znowu dwa podwójnie nawinięte słupki. Podługie. Tak wygląda piąte okrążenie. Już nam się troszkę będzie rozszerzać. Tak, i dwa oczka łańcuszka. I znowu dwa podwójnie nawinięte słupki. Raz. I dwa. Zróbcie tak. Całe okrążenie, tak? I jak już dojedziecie tu w to miejsce, to tu w czwarte oczko łańcuszka tutaj połączcie oczkiem ścisłym, tak? Czyli dwa, y, dwa podwójnie nawinięte słupki podłukiem i dwa oczka łańcuszka. Takie jest piąte okrążenie. Zakończyłam już piąte okrążenie, bierzemy się za szóste. Teraz nad tym pierwszym podwójnym słupkiem robię podwójny słupek, czyli cztery oczka łańcuszka. Tak? Teraz dwa oczka łańcuszka odstępu. I teraz trzy yy, podwójne słupki. Jeden będzie nad yy, tym drugim słupkiem, drugi będzie pod łukiem, trzeci nad pierwszym Podwójnym słupkiem, czyli nad drugim słupkiem, teraz pomiędzy tak pod łukiem i nad pierwszym słupkiem. Teraz dwa oczka łańcuszka odstępu i znowu trzy słupki. Pierwszy podwójny nad drugim podwójnym, drugi pod łukiem i trzeci nad pierwszym. Tak i dwa oczka łańcuszka. I w tym kluczu robicie całe okrążenie, czyli podwójny słupek tu nad drugim podwójnym słupkiem. Tak. Znowu pod łukiem. To jest ten drugi. I nad Pierwszym i znowu dwa oczka łańcuszka. W tym kluczu robicie całe okrążenie, czyli widzicie te łańcuszki nie są nad łańcuszkami z poprzedniego rzędu, tylko pomiędzy, tak? Te dziurki nie są jedna nad drugą. No i tutaj w ostatniej tej trójce. Pamiętacie, że już jeden podwójny słupek jest nad tym pierwszym, tak? Czyli tu będziecie robić nad drugim podłukiem i tu łączycie w czwarte oczko łańcuszka. Zakończyłam już szóste okrążenie, bierzemy się za siódme. W siódmym zaczniemy już tutaj ogon. Ja tutaj kończyłam okrążenie. Tu będzie mój Przód mojej kurki, a tył mojej kurki będzie tutaj, tak? To będzie tył mojej kurki. No i teraz nie do końca mamy taką symetryczność, ale jak głowa jest w ten sposób, to patrzymy, które miejsce jest najbardziej środkowe. Ze schematu wynika, że to jest środek, ale mamy po jednej stronie cztery takie wachlarzyki do zrobienia i po drugiej stronie też cztery wachlarzyki. Czyli jakby patrzymy, czy ta główka może albo na tę stronę, albo na tę bardziej się przechyla. U mnie akurat jest to miejsce, chociaż ze schematu wynika, że to jest środek, tak? Ale on leciutko w prawo idzie i bardzo dobrze. Czyli teraz od środeczka Takiego naszego wyznaczonego, Odmier znaczy odliczam sobie tutaj po tej stronie cztery takie dziurki, tak? Cztery łuki. Raz, dwa, trzy, cztery. I tutaj zaznaczam. To będzie początek moich wachlarzyków. I z drugiej strony też będą. Raz, dwa, trzy, cztery. Mogę sobie zaznaczyć, ale wcale nie muszę, bo to już będzie łatwiejsze do policzenia. No dobrze, czyli tutaj zaczynamy wachlarzyk. Zaczynamy to siódme okrążenie od czterech oczek łańcuszka. Tak, słupek podwójny pod łukiem. Tu jest podobnie jak w tym wcześniejszym, znowu podwójny słupek nad pierwszym słupkiem. W ten sposób, czyli to już znacie. Dwa oczka, łańcuszka. Znowu podwójnie nawinięty słupek tu nad ostatnim słupkiem. Potem podwójnie nawinięty słupek pod łukiem. Podwójnie nawinięty słupek nad pierwszym słupkiem. Dwa oczka łańcuszka. I znowu podwójnie nawinięty słupek nad ostatnim słupkiem. Podwójnie nawinięty słupek pod łukiem. Podwójnie nawinięty słupek nad pierwszym słupkiem. i dwa oczka łańcuszka. Podwójnie nawinięty słupek nad ostatnim słupkiem. Podwójnie nawinięty słupek pod długie. Podwójnie nawinięty słupek nad pierwszym słupkiem. Dwa oczka łańcuszka. No, i teraz doszliśmy do tego miejsca, gdzie mamy zacząć wachlarzek. To sobie już ściągam. Jak zrobiłam te dwa oczka łańcuszka, to teraz trzy podwójne słupki tutaj pod łukiem. Raz. dwa i trzy, dwa oczka łańcuszka i znowu trzy podwójnie nawinięte słupki pod ten sam ułok, raz, tak, dwa. Mhm. I 3. I teraz bez żadnych oczek łańcuszka od razu przechodzimy pod następny łuk, i znowu robimy dokładnie ten sam wachlarzyk, czyli trzy podwójnie nawinięte słupki. Tak, raz. Dalej dwa. I jeszcze trzy. Dwa oczka łańcuszka. I trzy podwójnie nawinięte słupki. Raz, ten sam łuk, tak? Dwa. 3. Czyli drugi wachlarzyk. Kochani, tych wachlarzyków zróbcie osiem, tak? Osiem takich wachlarzyków, czyli jeszcze dokładnie taki sam robicie. Tutaj to będzie trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy. Jak chcecie, można sobie tu zaznaczyć. Że tu się kończą te wachlarzyki, a dalej tutaj będziecie robić w takim kluczu. Ale jak skończę wachlarzyki, to wrócę i dokończymy tutaj razem. Zrobiłam już tutaj ósmy wachlarzyk, tak jak mówiłam. Tu robiliśmy razem 2, potem 3, 4, 5, 6, 7, 8. To był ten mój znacznik, już go wyciągnę. Bo on nie jest potrzebny. No i dalej kończymy ten, to nasze okrążenie. Pamiętać, że za wachlarzykiem dwa oczka łańcuszka, tak? Tak jak tu było przed wachlarzykiem, tu dwa oczka łańcuszka, tak, za wachlarzykiem ostatnim też. I podwójnie nawinięty słupek, ostatni słupek. Podwójnie nawinięty słupek pod łukiem. Podwójnie nawinięty słupek nad pierwszym słupkiem. Tak, dwa oczka łańcuszka. I w ten sposób robicie już tutaj do końca, i łączycie tym, tym wzorkiem. Łączycie tutaj. Oczkiem ścisłym w czwarte oczko łańcuszka. Zakończyliśmy już siódme okrążenie, bierzemy się za ósme. Tutaj nad podwójnymi słupkami robimy podwójne słupki bez żadnych oczek łańcuszka. Czyli przód kurki jest prosty. Najpierw cztery oczka łańcuszka. Zamiast pierwszego podwójnego słupka, Podwójnie nawinięty słupek nad podwójnie nawiniętym słupkiem. I znowu podwójnie nawinięty słupek nad podwójnie nawiniętym słupkiem. W ten sposób. No i od razu podwójnie nawinięty słupek nad następnym słupkiem. I tak nad wszystkimi słupkami podwójnymi robimy podwójne słupki. Pozbywamy się tych oczek łańcuszka, jak były w ubiegłym okrążeniu. I jeszcze kawałek. Czyli obwód nam się troszeczkę tu już zmniejszy z przodu. Tu już końcóweczka z tej strony i przechodzimy do ogonka. Tak. Dwa oczka łańcuszka przed ogonem. Tak. Czyli przed ogonem jest, jest ten odstęp dwóch oczek. I teraz pod łukiem taki sam wachlarzek, czyli trzy podwójnie nawinięte słupki. Raz. Dwa. I trzy, dwa oczka, łańcuszka, i jeszcze raz trzy podwójnie nawinięte słupki. Raz, dwa i trzy. Tak, czyli normalnie taki sam wachlarz. Nad drugim tu robimy też taki sam wachlarz. Raz. Dwa. I trzy. Dwa oczka łańcuszka. I znowu trzy podwójnie nawinięte słupki, raz, dwa i trzy i jeszcze jeden trzeci dokładnie taki sam wachlarzek, raz Dwa i trzy, dwa oczka łańcuszka i znowu trzy podwójne słupki. Raz, dwa i trzy. No, i jak zrobiliśmy trzy wachlarzyki, to teraz robimy dodatkowy wachlarzyk, trochę mniejszy. Pod, pomiędzy wachlarzykami, tutaj w to miejsce, robię dwa podwójne słupki. Raz, dwa. Tak, tu tylko dwa słupki podwójne, dwa oczka łańcuszka. I jeszcze dwa podwójne słupki. Taki dodatkowy, odrobinkę mniejszy. Tak. No, i teraz nad tymi wachlarzykami. Dalej robimy dwa wachlarzyki. Już te pełne, tak? Tu po długie. Czyli trzy podwójne słupki. Raz dwa i trzy, dwa oczka łańcuszka i trzy podwójne słupki. Raz, dwa i Tak. Teraz dalej pod następnym łukiem znowu normalny wachlarz. Raz dwa i trzy dwa oczka łańcuszka i jeszcze potrójne podwójne Trzy podwójne słupki. I trzy. Tak. Czyli teraz były dwa normalne wachlarzyki. I teraz pomiędzy robimy tutaj ten wachlarzyk taki dodatkowy. Czyli dwa źle nawinęłam. Podwójne nawinięcie, oczywiście. Dwa nawinięcia i pomiędzy wachlarzykami. Dwa słupki. Gdzieś tu niteczka weszła jeszcze raz. Tu i... Podwójny słupek, raz, tak, taki sam jak tamten dodatkowy, czyli dwa podwójne słupki, dwa oczka łańcuszka i dwa podwójne słupki, raz i dwa. Czyli mamy taki zmniejszony. I teraz trzy normalne wachlarzyki, trzy podwójnie nawinięte słupki, raz, dwa, trzy, dwa oczka łańcuszka i trzy podwójnie nawinięte słupki. Dobrze, to teraz myślę, że uda Wam się dokończyć samodzielnie to ósme okrążenie, czyli tu robimy normalny wachlarzyk, normalny wachlarzyk, i tutaj, tutaj słupki nad słupkami, tu za wachlarzykiem dwa oczka łańcuszka, i potem nad podwójnymi słupkami podwójne słupki. Czyli w tym okrążeniu dodaliśmy po trzech wachlarzykach pomiędzy skrócony taki wachlarzyk, potem dwa wachlarzyki, skrócony wachlarzyk i dalej będą trzy normalne wachlarzyki i podwójne słupki nad podwójnymi słupkami. No i oczywiście tutaj w czwarte oczko łańcuszka, proszę połączyć oczkiem ścisłym. Zakończyłam już ósme okrążenie, bierzemy się za dziewiąte. W dziewiątym okrążeniu jest naprawdę bardzo prosto: nad wszystkimi podwójnymi słupkami robimy podwójne słupki. Pierwszy to cztery oczka łańcuszka i następne już pełne podwójne słupki. Wachlarzyk. Nad każdym wachlarzykiem będą wachlarzyki. Te pełne wachlarzyki. I następny podwójny słupek. I następny podwójny słupek. I to są same podwójne słupki. Nic nam się tutaj nie zmienia. Za podwójnymi słupkami, przed wachlarzykami, dwa oczka łańcuszka tak jak to było do tej pory. Ostatni podwójny słupek, teraz dwa oczka łańcuszka, i tu yy, pod łukiem wachlarzyka robię wachlarzyki. Raz, tak, pierwszy, drugi podwójny słupek, trzeci podwójny słupek, dwa oczka łańcuszka. I znowu trzy podwójne słupki. Nad tymi skróconymi wachlarzykami już robimy pełne wachlarzyki. Tu nic nie skracamy. I dalej w ten sposób robimy. I tutaj, bez żadnych oczek łańcuszka między wachlarzykami. Już nie będę przedłużała dalej. Mm, robimy wachlarzyk, 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 wachlarzyk. Tu, tu, tu. Potem dwa, a jeszcze tu wachlarzyk. Potem tak jak tu, dwa oczka łańcuszka i słupki nad podwójne słupki nad podwójnymi słupkami. I tutaj w czwarte oczko łańcuszka łączymy. Oczkiem ścisłym. Zakończyłam już dziewiąte okrążenie, bierzemy się za dziesiąte. W dziesiątym okrążeniu tu cały przód te dwa oczka łańcuszka, i tutaj nad podwójnymi słupkami, i te dwa oczka łańcuszka, tu są same półsłupki. A nad wachlarzykami będą łuki, łuki z pięciu oczek łańcuszka. No to zaczynamy. Dwa oczka łańcuszka zamiast pierwszego, półsłupka. Potem pod dwie nitki, tak, i robię półsłupek. Znowu pod dwie nitki i półsłupek. I tak sobie jadę aż do wachlarzyku. Bardzo proste okrążenie. Tak, jeszcze. I ostatni podwójnie nawinięty słupek, i tu jest półsłupek. I teraz dwa półsłupki pod łukiem, tak, bo tu było pierwsze oczko łańcuszka i drugie oczko łańcuszka. Teraz 5 oczek łańcuszka, 2, 3, 4, 5, półsłupek pod łukiem. Tak. I znowu 5 oczek łańcuszka, raz, 2, 3, 4, 5, półsłupek tu pomiędzy wachlarzykami. Tak. W ten sposób, tu pomiędzy wachlarzykami, półsłupek. I znowu pięć oczek łańcuszka i półsłupek tu pod łuk wachlarzyka. I znowu pięć oczek łańcuszka. I półsłupek między wachlarzykami. I w tym kluczu, czyli te Łuki, robicie sobie dalej, 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 tak, aż dojedziecie tu do tego miejsca. Tu będzie ostatni łuk, tu dwa półsłupki i tu potem już półsłupki na każdym podwójnym słupku. Dojedziecie do tego miejsca, gdzie robiliśmy dwa oczka łańcuszka i w tym drugim oczku łańcuszka. Najlepiej, żeby się udało pod dwie nitki, łączycie oczkiem ścisłym. Zakończyliśmy dziesiąte okrążenie, bierzemy się za jedenaste. Jedenaste również jest bardzo prostym okrążeniem: nad półsłupkami robimy półsłupki. Czyli Pierwszy półsłupek to dwa oczka łańcuszka i pod dwie nitki w następnym półsłupku i robię półsłupek. W następnym półsłupku znowu półsłupek i półsłupek. Aż dojedziemy do tych łuków. Czyli nad wszystkimi półsłupkami muszą być półsłupki. Jeszcze tu ostatni półsłupek. No i teraz tutaj musimy pod łukiem zrobić trzy półsłupki. Raz, dwa i trzy. Tak. Teraz siedem. Oczek łańcuszka raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem i półsłupek tu pod łukiem. I znowu siedem oczek łańcuszka trzy, cztery, pięć, sześć, siedem i Patrzę, czy nie za dużo, 2, 4, 6, 7. Zgadza się. I półsłupek pod łukiem, i znowu 7 oczek, łańcuszka 5, 6, 7, i tu półsłupek. W ten sposób robicie sobie całe okrążenie. Czyli tu mamy cały czas te łańcuszki, kawałeczek łańcuszki. Tu jak będziecie robić ostatni łańcuszek, siedem oczek i potem trzy półsłupki. Tak, tak samo jak tutaj z tej strony. Tu były trzy półsłupki i tu też będą trzy półsłupki. I dalej półsłupkami. Aż do tego miejsca, tutaj, gdzie y, robiliśmy dwa oczka łańcuszka. Y, jak będziemy mieli połączyć, to ja wrócę. Pokażę, jak zmienić y, kolor kordonka, jeżeli chcemy robić ogonek, sam wachlarzyk innym kolorem. Ale jeżeli nie będziecie zmieniać, no to stąd zaczniecie sobie ostatnie okrążenie. Czyli robicie całość i wrócę jak będę musiała już tu połączyć. I skończyłam 11 okrążenie, bierzemy się za 12. Zrobiłam tutaj ostatni półsłupek, i powinnam oczywiście tutaj połączyć oczkiem ścisłym. Jeżeli ktoś robi dalej białym kordonkiem, to tak, tak właśnie łączy, ale ja. Wbijam się tutaj w drugie oczko łańcuszka, tak? Nie yy, nawijam tego białego kordonka, tylko biorę inny kolor. Ja tym razem wybrałam żółty, wcześniej Wam pokazywałam jeszcze miętowy. Też oczywiście może być, co Wam tam w duszy gra. Robię sobie pętelkę początkową, nakładam na szydełko, Delikatnie zaciskam. I teraz przeciągam sobie przez jedną pentelkę, nie za mocno, żeby ten supełek został na lewej stronie. I jeszcze druga. O, teraz. I biała nitka, którą już będzie trzeba obciąć, ona będzie do zabezpieczenia. Ponieważ teraz będziemy robić oczka ścisłe, no to tutaj nie udaje nam się nic zrobić. Pod następne dwie niteczki i od razu robię oczko ścisłe. Tak. Delikatny nam tutaj wyjdzie taki łańcuszek. Pod następne dwie niteczki. Oczko ścisłe. Tak. Pod następne dwie. Oczko ścisłe. Znowu. Pod następne dwie. Oczko ścisłe. W ten sposób robimy aż do łańcuszka. O, na razie tak to wygląda. I znowu. Oczko ścisłe oczko ściśnę i jeszcze tak nie jeszcze troszeczkę Staramy się, żeby te oczka ścisłe były równiutkie, bo one są tutaj na widoku, tak? Można trochę tak ściślej robić. Nie trzeba luźno. Jest to naprawdę taka ładna, ładne wykończenie. No i tutaj już dochodzę do pierwszego łuku. Na pierwszym łuku robię pod dwie niteczki wbijam się pod dwie nitki i robię cztery oczka ścisłe. Czyli tu raz. Tu będzie drugie oczko ścisłe. Trzecie oczko ścisłe i ostatnie, czwarte oczko ścisłe, tak żebyśmy mniej więcej byli w połowie tego łuku. No to teraz podwójnie nawinięty słupek tu pod następny łuk. Tak. I pikotek, czyli Trzy oczka łańcuszka i oczko ścisłe ja robię w te dwa, dwie niteczki, tak? Prawidłowo byłoby w pierwsze oczko łańcuszka, ale ja robię tu pod dwie niteczki oczko ścisłe. I znowu podwójnie nawinięty słupek pod łukiem. Tak, i pikotek. Czyli trzy oczka łańcuszka i oczko ścisłe tak samo robię pod te dwie niteczki. Ten pikotek nie jest wtedy taki rozwleczony. I znowu podwójnie nawinięty słupek. Tak. I pikotek. Czyli trzy oczka łańcuszka i. Tutaj yy, oczko ścisłe. Już mamy trzy podwójne słupki. Tych podwójnych słupków ma być osiem. Czyli teraz czwarty, czwarty. Jeszcze raz. Czwarty podwójny słupek. Tak. I pikotek. Piąty, podwójnie nawinięty słupek pod długie. I pikotek, czyli trzy oczka łańcuszka i oczko ścisłe. I znowu. Podwójnie nawinięty słupek, pod łukiem. I pikotek. Mamy już dwa, cztery, sześć i jeszcze dwa. Podwójnie nawinięty słupek, pod łukiem. I pikotek. Czyli pomiędzy tymi podwójnymi słupkami wszędzie są pikotki. Czyli tych pikotków jest siedem. Tak, dwa, cztery, sześć, osiem podwójnych słupków. Tu za mocno ściągnęłam. I teraz tutaj pod następnym łukiem robię półsłupek. Tu jest półsłupek. Tak? I przechodzę od razu podwójnie nawinięty słupek tu pod łukiem. Tak? Czyli pod jednym łukiem mamy taki tu wachlarzek, a drugi łuk służy nam tylko do połączenia tutaj oczkiem półsłupkiem. I znowu pikotek. I pod dwie nitki pół, i oczko ścisłe. I znowu podwójnie nawinięty słupek pod łuk. I pikotek. I oczko ścisłe, podwójnie, nawinięty słupek. Podługie. I pikotek. Jest tych pikotków sporo. Znowu podwójnie, nawinięty słupek. Tak i pikotek. I znowu podwójnie nawinięty słupek. Tak i pikotek. Podwójnie nawinięty słupek po I pikotek. Dwa, cztery, sześć. No to jeszcze dwa. Podwójnie nawinięty słupek pod łukiem. Tu oczywiście, jeżeli pomylicie się yy, o jeden podwójny słupek, to się nic wielkiego nie stanie. Jeżeli zrobicie na przykład nie wiem, zamiast 8-9. Nie będzie wielkiej tragedii. Ok, powinno być 8, 2, 4, 6, 8. I następny tu dług, pół słupek. Chciałam dojechać jeszcze do tego miejsca, żebyście sobie tu utrwalili. I tu znowu podwójnie nawinięty słupek. Myślę, że dacie sobie radę akurat z tym, tych wachlarzyków będzie dziewięć, tak? Bo tu będzie, to jest pierwszy, drugi, tu będzie trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty, tak? Dziewiąty wachlarzyk. Pamiętajcie, że na końcu tutaj, jak już będziecie łączyć, to tak samo jak tutaj, tak jak w tym miejscu, tu robicie cztery y, oczka ścisłe, tak? Tu na tym ostatnim łuku cztery oczka ścisłe i dalej tu jedziecie oczkami ścisłymi, tu do samego y, końca, żeby tutaj już zakończyć. Biała niteczka już jest tutaj, tak? Ja już ją ścięłam no i fajnie by było ją od razu wrobić żeby ona gdzieś tam na nie wyszła, bo ona nie jest w żaden sposób zakończona no i tak z grubsza pokażę jak ja to wrabiam, myślę, że też by, byście sobie dali radę koniecznie trzeba delikatnie tutaj zaciągnąć no, i od tyłu biorę sobie jakąś niteczkę. Tu i dwukrotnie okalam tę niteczkę. Tak wokół, żeby sobie troszkę tu zabezpieczyć. No, i teraz gdzieś tutaj następne niteczki i wrabiam. Kawałek po kawałku, musi być dosyć dobrze wyrobione, ale też tak, żeby z prawej strony nie było widać. Jeszcze troszkę. Jak już sobie tak wrobimy, no to jak zwykle trzeba to obciąć dosyć blisko. Uważamy, żeby nie przeciąć żadnej innej y, nitki. I ta część już jest wrobiona. Jak już dokończycie tutaj żółtym kolorem wrócę i pokażę jak to zakończyć, żeby jak najmniej było widoczne zakończenie, żeby ten łańcuszek był dalej takim ładnym łańcuszkiem. Zakończyłam już to ostatnie okrążenie. No i tutaj zobaczcie, została mi taka jedna, jedno oczko, tak. I teraz tę pętelkę sprzed ostatniego oczka muszę przełożyć tutaj żeby żeby to łączenie było jak najmniej widoczne no to obcinam sobie nitkę, mój kordonek co tam macie wyciągam tę pętelkę tak, to jest taki sposób kiedy musimy zakończyć w sposób niewidoczny. Często to w koszyczkach się stosuje, w jakichś e, takich pracach na sznurku, e, ponieważ tam e, każdy splot jest bardzo widoczny. Mam już nawlecone, i teraz tak. Nad tą białą pętelką przechodzę do następnej żółtej, czyli pierwsza żółta pod jedną niteczkę, to dosyć dokładnie muszę się wbić, żeby nie przebić tego kordonka, pod drugą niteczkę, czyli mam przełożone pod dwie, ale tylko pod żółte. Przeciągam i teraz delikatnie zaciskam, tak żeby uzyskać tę długość naszego oczka i wbijam się dokładnie w to samo miejsce, z którego wychodziła Moja nitka, mój kordonek. Przebijam się już teraz przez wszystkie, czyli tutaj aż tu do, przez te białe kordonki, tak? Czyli na wylot przeciągam. No i teraz już tu formuję to nasze oczko. Tak? I zobaczcie. Praktycznie nie widać. Które to jest miejsce łączenia, tak? No, jak ktoś się naprawdę bardzo mocno przypatrzy, to może się domyśleć, że tutaj było zawsze rozpoczynane nowe okrążenie, więc można się domyśleć, że to jest to oczko. Ale nie przypatrując się, naprawdę w ogóle tego nie widać. No i teraz po lewej stronie musimy sobie tutaj najlepiej jeszcze jak tu zaczynaliśmy, to tę niteczkę delikatnie przewlec. Tutaj znaleźć takim o weszło miejsce. Tak w ten sposób i teraz już delikatnie w tę stronę. Zaciskając nie za mocno, ale musi być to zaciśnięte. Najlepiej tylko pod żółtą niteczkę, tak żeby nie było widać jakoś szczególnie mocno, że tutaj jest wrobiona nitka, tak? Jeszcze zerkam czy na pewno tutaj jest dobrze. W ten sposób. Przejeżdżam, no, kawałek. Jakieś nie wiem, jeszcze kilka z dziesięć, może takich oczek, żeby to naprawdę było dobrze zakończone. Tym, którzy chcą się pobawić, to mogą zakończyć sobie aż. Aż tutaj, tak? Tutaj, żeby całość była w ten, w ten sposób. Czyli można, można się z tym pobawić. Ale tak jak mówię, no trochę tutaj wypada zakończyć. Szczególnie jak będziemy dawać taką kurkę w prezencie, tak? Bo jeżeli nam coś tam gdzieś niteczka wypadnie, to wiadomo, umiemy to poprawić. Ale ci, którzy nie potrafią, dostają w prezencie, no to lepiej, żeby to było zrobione naprawdę bardzo dokładnie i bez mm, żadnego ryzyka, że nam wypadnie ta nitka. Z tą nitką robimy dokładnie to samo czyli tutaj przeplatamy, tu w tę, w tę stronę, tak? Nie w tę samą, tylko tę nitkę przeplatamy w tę stronę. Zróbcie to, ja też już to zrobię poza kamerą i spotkamy się już na następnym etapie. I zaczynamy dziubek. Ciubek, a jak mamy kurkę, tu z tej strony na czterech oczkach będziemy robić. I teraz tak, ta nasza główka jest dosyć gruba. Yy, ona ma tutaj sporo nitek. Zazwyczaj powinny być to cztery, tak? Tu jedna zewnętrzna, tu wyjdą nam dwie wewnętrzne i jeszcze tu na zewnątrz znajdziemy sobie czwartą nitkę. Nie wiem czy to jakoś szczególnie będzie u was widać, tak? Czyli cztery nitki, a my będziemy korzystać z tych dwóch wewnętrznych. Pierwsze oczko zostawiamy wolne, tak? I drugie oczko Czyli pierwszy wolno, wolny, na drugim zaczynamy. I tu na tym drugim pokażę. Tu jest zewnętrzna nitka, tak? Ją, w nią się nie wbijamy. A tutaj na środku mamy dwie niteczki, tak? I pod te dwie się wbijamy. A po tej stronie, tu została nam jeszcze jedna nitka. I tu będziemy zaczynać nasz dziubek. Żeby go zacząć, bierzemy sobie czerwony kordonek. Robimy sobie pętelkę początkową. Naszydełko lekko zaciskam i pod te dwie niteczki nie za mocno robię dwa oczka łańcuszka zamiast pierwszego półsłupka. No i szukam następne dwie niteczki obok, tak? Tutaj jedna. I muszę się delikatnie wbić pod drugą. Tę nitkę, która mi tutaj już wisi, mogę ją założyć tu na szydełko i od razu ją wrobić. Czyli od razu wrabiam i robię półsłupek. Szukam następnych. Niteczek, dwie na środku. Czyli nie przebijam się przez całość tak jak leci, tylko te dwie na środeczku. I znowu robię półsłupek, czyli jest to już trzeci półsłupek. I szukam następnych tu niteczek. Pierwszą omijam, drugą i szukam jeszcze jednej tu. Jest. I znowu tę wrabiam, a tu robię półsłupek. Tak? Czyli cztery półsłupki, ten pierwszy oszukany, i to jest pierwszy rządek naszego dzióbka. Mamy już pierwszy rządek tego naszego dzióbka. Teraz odwracam robótkę. I Wbijam się od razu pomiędzy pierwszy a drugi półsłupek. Nie jest to proste. Staramy się tutaj u nasady wbić pomiędzy słupkami. To jest dosyć ważne. Nie na półsłupku, tylko pomiędzy. I robię półsłupek. Tak, pomiędzy pierwszym. A drugim robię półsłupek. Teraz pomiędzy drugim a trzecim półsłupkiem też robię półsłupek. Znowu tutaj yy, u nasady, tu się wbijam. Nie na półsłupek. Ok, czyli już mam drugi półsłupek w tym drugim rządku. I pomiędzy półsłupkiem a tymi dwoma oczkami łańcuszka, które miały nam zastępować półsłupek, robię trzeci półsłupek. Tak? I mam drugi rządek naszego dzióbka. Odwracam. I teraz. Na tych trzech półsłupkach, znaczy pomiędzy tymi półsłupkami, robię dwa półsłupki, czyli od razu wbijam się pomiędzy pierwszym a drugim półsłupkiem. Znajdźcie między, pomiędzy, tak, miejsce pomiędzy. Ścięćniutko. Tak, pomiędzy pierwszym a drugim wyszło. I teraz pomiędzy drugim a trzecim. Też trzeba tutaj troszkę popracować. Żeby to nie było na, na półsłupku, tylko pomiędzy. I jest. Tak, i tutaj. Trzeci rządek tego naszego dzióbka, odwracamy i teraz pomiędzy tymi dwoma półsłupkami robimy jeden półsłupek. Czyli tu mamy jeden, tu drugi i pomiędzy staramy się tutaj wbić. Ja mam dosyć ciasno, ale wyszło. No, i teraz przeciągam i półsłupek. Widzimy, jedna krawędź mi wyszła bardzo ładna, taka prościutka. Druga troszeczkę mniej, ale to jeszcze będziemy tutaj nad nią pracować. Ja teraz y, obcinam sobie nitkę. Wyciągam ją tu, zaciskam. Widzicie, i już ten dziubek jest tutaj ładniejszy. No to teraz przyda się igła. Zawsze w tych końcówkach pracuję z igłą. Jak na złość nie chcę teraz wejść. O. I próbuję ładnie teraz zakończyć, tak żeby ten dziubek tutaj był jak najbardziej prosty. Czyli delikatnie wbijam się tu. Przeciągam sobie jeszcze. pod następnymi niteczkami. Mam nadzieję, że jest to widoczne. Mocno ściągnęłam. Troszkę delikatniej. O! Tak, żeby dziubek był dzióbkiem. No i teraz jeszcze muszę przeciągnąć kawałek dalej. Też nie ściągam mocno, żeby ten dziubek mi się tu nie spłaszczył. No i próbuję tu u nasady już teraz zabezpieczyć tak żeby żeby to już było zabezpieczone, nie wypadła mi nitka żeby mi się tu ten dziubek już nie ściągnął, tak i teraz już tutaj tylko wsadzam pod spód. Jeszcze. O. I teraz obie nitki będę mogła ściąć. Czyli tu obie niteczki króciutko ścinam. Ale uważajcie, żeby innego kordonka nie ściąć, tak? Tu jeszcze delikatnie. O, dobra. I dziubek mamy już zrobiony. Teraz będziemy brać się już za grzebień. I bierzemy się za grzebień. Znowu tutaj patrzymy na te podwójne bo mamy tu cztery niteczki, tak, na tym łączeniu i tylko tymi dwoma środkowymi tutaj na nich pracujemy. Pierwsze, pierwszą parę sobie omijamy i dopiero w następną tu pod dwie nitki wbijam się, tak, i z tego miejsca będę rozpoczynała nasz grzebień, czyli jak zwykle pętelka oczątkowa, tak nakładam na szydełko, delikatnie zacisnęłam i teraz przeciągam i robię sobie oczko u łańcuszka, tak żeby wejść w górę, wyjść w górę i jeszcze raz w to samo miejsce tak wbijam się, żeby zrobić półsłupek. Półsłupek, tak? I teraz tę niteczkę z tyłu będę przytrzymywała, żeby ją już wrobić. Następne oczko, tutaj następna para tych niteczek. Będziemy robić słupki. Czyli robimy pięć słupków w, w następnym oczku. Ale wiemy, że tutaj musimy dwie niteczki wziąć, tak? Dwie środkowe. Czyli wyciągam i tu tak jak pół słupki. słupki. Robimy ich pięć, w tym samym raz w to samo miejsce, dwa w to samo, trzy, cztery i pięć. W następnym oczku też pod dwie niteczki robię półsłupek. Czyli zbieram sobie jedną nitkę i tu drugą. Moja się troszkę rozdwaja. I robię półsłupek. o jeszcze. słupek i zobaczcie taki już nam zaczyna wychodzić ładny grzebień i teraz w następnym oczku znowu pięć półsłupków znajdźcie sobie znowu tu dwie niteczki tak żeby było pod dwoma niteczkami. O, już mam i pięć słupków. Raz, dwa, trzy, cztery. I pięć. Tak. I znowu znajdujemy tutaj następne oczko, dwie nitki, i robimy półsłupek. Tutaj nie jest to takie oczywiste. O, jeszcze raz. Jedna nitka i druga znalazłam. I znowu półsłupek. I znowu pięć słupków w następnym oczku. Tak? Znowu znajdujemy tutaj sobie dwie niteczki w następnym oczku i robię pięć słupków. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. I znowu następne oczko tutaj pod dwie nitki. I tu robię półsłupek. Gdzieś mi tu niteczka biała ciągle wchodzi. Nie przebiłam się tak czysto, i, i wtedy już yy, ciężko jest. No dobrze, czyli już mamy te, yy, prawie cały grzebień. Jeszcze raz 5 yy, słupków tu pod następnymi dwiema niteczkami, tak, w następnym oczku. I pierwszy słupek. Raz, dwa. sze, cztery i ostatni słupek będzie pięć. No nie idzie mi to tutaj tak łatwo. O, jest Pięć no i teraz za, znowu pod dwie niteczki musimy zrobić półsłupek. Jedna nitka, jest druga i robimy półsłupek. Tak jak na początku grzebienia, tak i teraz. No i zobaczcie, mamy taki grzebień, myślę, że jest wystarczający. Taki twarzowy, bym powiedziała. Teraz yy, obcinam mój kordonek, wyciągam. Tak. I tak, jak zwykle, biorę sobie igłę, biorę sobie kordonek, nawlekam i już mogę zakończyć. Delikatnie ściągam sobie tę niteczkę w tę stronę, i tu pod dwie niteczki przewlekam. I mogę już tutaj przeciągać i włożyć to mocniej w ten grzebień żeby jeszcze tak bardziej zabezpieczyć to jeszcze tutaj jakąś niteczkę tak wokół żeby na pewno nam się ta nitka nie wyciągała ja już teraz poza kamerą dojadę sobie tutaj tym kordonkiem jeszcze kawałeczek i zetnę Wy też tak zróbcie i już przyszykujcie oczy. No i jeden z ostatnich etapów, czyli oczy. Tutaj mam taki koralik, można przyszyć tutaj w tym miejscu, będzie bardzo ładnie wyglądało. Albo ja trochę na łatwiznę idę, mam oczka bezpieczne, czyli te, które są do maskotek przeznaczone, ale to też jest taki trochę wybieg, żeby nikomu nie zaszkodzić. Nigdy nie wiadomo, ta kurka, czy nie trafi w rączki jakiegoś dziecka. Odradzam oczywiście te, bo widziałam, niektóre panie przyklejają takie można dostać w pasmanteriach czy tam w kreatywnych jakichś zestawach są takie przyklejane oczka. No one na chwilę ok, są dobre, ale nie są to bezpieczne rzeczy. I teraz jak ja przymocowuję? Dokładnie w to miejsce, czyli w ten środeczek, tak, w ten środeczek i to naprawdę wystarczy. Nie ma co kombinować gdzieś, no niektórzy przesuwają to oczko, no mamy różne wersje tych kurek, tak, ale ja myślę, że w tym miejscu to oczko jest naprawdę dobre. No i oczywiście ta nasza zatyczka. Staramy się ją tutaj ładnie umieścić. Kiedyś obcinałam te końcóweczki, ale teraz już tego nie robię. Uważam, że. Tu trzeba bardzo mocno włożyć. Uważam, że wcale nie trzeba tych końcóweczek czarnych tam yy, obcinać, czyli jak tu mocno wcisnę, to naprawdę to nam się trzyma. I dokładnie to samo robię tutaj z drugiej strony, tak? Yy, to ja już sobie zrobię poza kamerą, czyli nasza kurka już właściwie jest zakończona. Myślę, że to najprzyjemniejsza część, no bo teraz trzeba wykrochmalić, najlepiej naprawdę bez rozcieńczania ługą, tak yy, bardzo, bardzo mocno. No i tak na, jak na jednym z pierwszych moich zdjęć widzieliście, yy, jak ja upinam na styropianie, tak, to jest mój sposób upięcia. Yy, podam Wam jeszcze wymiary tej kurki właśnie takiej na płasko. Na płasko, tutaj do ogonka mamy 14 cm, łatwiej ją teraz zmierzyć, tak? A tutaj, tutaj ładnie z ogonkiem, to nawet 12 cm wysokości, tak? Oczywiście, w zależności od tego, jakiego kordonka użyjecie, yy, taka kurka Wam duża wyjdzie. Wełenki różnego rodzaju również nadadzą się do tej pracy. Dziękuję Wam bardzo. Mam nadzieję, że udało się zrobić taką kurkę. Będzie na pewno jakąś taką piękną ozdobą, czy w koszyczku, czy na stole wielkanocnym. Dziękuję bardzo i zapraszam do moich następnych filmików.